chce. Zabierz Gumisiowi spod noga buta, bo zaraz to żyje. Zobacz. Znaczy i tak blokujemy pasy. Gumisz, jak coś to wstań tak, żeby wiesz. Jedź tam, Krzysiek! Dalej, jedź, jedź dalej, dalej, dalej! Dobra, a czekaj, to jest dziecko jakieś. Dobra, ja by... Jest to sprzątek. Dzień dobry. Tylko jedna dziewczynka? Nie. Troje, dobra, zapraszam wszystkich. Dobra. Troje i mąż. Dobra. Ją prezentuję. Dobra. Musimy... Gdzie cię moli? Na ten, co? Do nas. Tu cię moli, tak? Dobra, moment. W pasach jechałaś? W pasach. Jak masz na imię? Oliwia. Ile masz lat? A jakiś leki bierzesz? Nie bierzesz, tak? Okej, okay. Ja ci założę taki specjalny kołnierz, dobrze? Na chwilę się rozepniemy. Założymy, dobrze? Nie denerwuj się, wszystko jest okej? Okay? Pamiętasz wszystko? Tak, jak Macie, wszystko jest pod nie bierze leków, wszystko proszę? Pamięta. Wszystko wybierze. Nikt na razie nie będzie waszych rzeczy zabierał. Wasze rzeczy na razie będą sobie leżały gdzieś. Jak wszystko będzie ogarnięte, to je przyniesiemy albo zdejmiemy nam, dobra? Krzysiu, możesz zamknąć drzwi? Czekaj, bo na razie pan siedzi, wiesz, to wywiad ratownicy. Nie, to gdzieś na bok tylko poproszę, no to nie siedzi na tym. W dżinsowych spodniach był na pewno.
tego samochodu. Więc tam tak jest lekko, tak? Na razie są w Mercedesie u nas, więc... A ilość karetek wystarczająca? Tak, wystarczająca, oni sobie już to ogarnęli i oni jak coś to będą zabezpieczać swoje medyczne. Jak ty odbierałeś telefon, to już wybiegałem, już miałem buczki strzelić na tym. Aha. Wiesz, i za chwilę buczki zawyły. Tak, bo ja od razu włączyłem tak. Do przodu będziemy pchać? Myślę, że tam chyba. Dobra, łatwiej zakręć. Damy środki. Dobra. Ale się może wepchnąć jeszcze. Nie wejdzie dalej. Nie wejdzie? Nie. Nie, bo wszystko całe w pasku ze mną. Nie ma szans. Gumę złapał. Oj, to i z tamtej strony też nie chcę.